nie było konkretnego planu na rozpoczęcie trenowania crossfit, bo jakby całe życie chciałem być piłkarzem, ale to pokrzyżowała kontuzja kolana, więc tak naprawdę w trakcie rehabilitacji po to, żeby wrócić do grania w piłkę, odkryłem crossfit. Na początku tak naprawdę wydawało mi się, że robię crossfit, a niewiele to z crossfitem miało wspólnego, więc po mniej więcej roku próbowania crossfitu na siłowni poszedłem na pierwsze szkolenie. Wtedy to jeszcze nie było licencjonowane szkolenie crossfit, ale powiedzmy, że takiego cross treningu, które delikatnie mi rozświetliło, na czym to polega. I tak naprawdę od tamtego czasu złapałem mocniejszą zajawkę na samą tę formę treningu. I tak naprawdę naturalnie to przeszło do startowania w zawodach, bo jakby całe życie chciałem udowodnić sobie czy innym, że jestem we wszystkim tak naprawdę lepszy. I to była jakby najlepsza forma do tego, żeby się sprawdzać, bo crossfit jest tak szeroko pojętą, powiedzmy, że dyscypliną sportu, a bardziej formą treningu, że na każdy sposób można przetestować swoje możliwości i bardzo łatwo obnaża to, gdzie masz braki. Nie da się być dobrym we wszystkim, ale żeby być dobrym w crossficie, trzeba być przynajmniej średnim w każdym z elementów, bo wykonując jeden trening na zawodach, których na przykład jest 6-7, możecie na tyle pogrążyć, że już nie da rady wyskoczyć wyżej w tabeli. Wybierz swoją dietę.